Przy tym rozpoczęcie filmu jeszcze chciałem wam powiedzieć, że to będą serie coś typu, że próbuję skamować te osoby, jeśli mi się uda, to te osoby oczywiście odzyskują skina. Dostałem poradę, jak właśnie zapobiegać skamom. I na tej osobie mi się akurat udało oskamować. Zwalczyłem ze skamem 2 godziny, żeby go oskamować, więc zapraszam do oglądania. To zabiję. Dobra. Idę. Dlaczego anulowałeś? Nie anulowałem. O co chodzi? Jezu, teraz do mnie dzwonią. O, patrz, widzisz? Ty masz na VP? Nie, no, na się. Tam pisze, że na tym. Zobacz. Ale to sobie wybrałem takie. A. Pokażę. I tam już miał opcję, jak jest ta właśnie te 15 dni czekania, to ja wyświetli tego, wyświetli, tam już miał. Teraz mam wstrzymanie, już to ja wysyłam te dwa kody. Nawet sobie sprawdź, że możesz, żeby nie było. Końca to zrobiłem. I właśnie zostałeś skamowany. No więc daj mi dokończyć tutaj. W tym momencie nagrywałem 2 godziny. Ciężko było ciebie oskamować. Widzisz, możesz usunąć tą ofertę. Zostałeś oskamowany, wygrałeś to szczerze, bo męczyłem się z tobą. Możesz sobie anulować tą ofertę, jeśli chcesz. Tak jak to ja mówiłem. I za 15 dni odzyskasz normalnie, to ja przyślę, a powiedz widzom też coś od siebie, jak wrażenia. Co, kiedy powiedziałem, że zostałeś oskamowany, to serce to je zabiło mocniej. Nie no, serio. Jak chcesz tego, no to kliknij w twój tego nick power. Wejdź tak, jak to ja mówiłem, w ten w inventory. I masz tam u góry. No. No i cancel. Widzisz? Ja. Yeah. Dobra, więc powiedz coś widzom, jak twoje były przeżycia, jaki strach. Ale to jest to seria, co mówiłeś, nie? Tak. Znaczy... Ja cię akurat na początku próbowałem, że sam sobie zaakceptuję, ale w inny sposób, który odkryłem niedawno. I dla ciebie nauka, zabezpiecz sobie maksymalnie Steama, jak się da. Czyli właśnie to jest dobre, że 15 dni czekanie. Moja wersja tutaj, jak cię próbowałem oskamować, to po prostu brałem na czas, grałem. Nawet tak jak mówiłeś, że niedługo będziesz musiał iść spać, to po prostu grałem na czas, aż zaakceptujesz. Oraz brałem... Tutaj po prostu przy wymianie byłem spokojny, nie kombinowałem i to nawet szczerze trochę nasuwałem, że nawet jeśli to i takie to ja podsuwałem, że mogłeś sobie pomyśleć, że to jest skamer i że po prostu to ja chciałem trochę, żebyś wygrał i żebym to dał jeszcze jakiegoś tam skina. Więc...
Powiedz jeszcze coś od siebie do widzów. No kurde. Nie no. Ale szacun, że zostałem ten. No bo. Nie wiem. A szczerze? Powiedz jeszcze coś od siebie do twojego kolegi youtubera, który chciał, żebym cię skamował. Nie. 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 Nie, ja. Nie wierzysz mi? To Elo. To nie. To się nie do wszystkiego. O, chciał, żebym ciebie sprawdził, czy próba wyjdzie. Nawet jeśli mi nie wierzysz, to poczekaj, sprawdzę, czy wiadomości, bo wtedy rozmawiałem z nim na Skype'ie cały czas. Oj, no gdzie to jest? Poczekaj. Ja nie mam. Ale. O, coś mi się tu psuje znowu. Chciał, żeby mnie oskamował. Wiesz, dlaczego? Dlaczego? Bo on cię próbował kiedyś, ale nie wyszło. Serio? To był skam? Ale co? Co to on robił? A co on to mówił? Bo nie wiem. No bo tak. Było, że chciał. Zobaczy moją kosę, nie? Chciał ją. I mówił, że tylko na chwilę na mecz, nie? Tam sobie pograć, porobić SS-y, a właśnie ja się nie zgodziłem. I właśnie no. No, i on nawet mi powiedział, że nie udało mu się ciebie odskamować i sprawdzić, czy mi się uda. No ale dzięki, że przynajmniej ten, bo pewnie inna osoba to ten, to sobie. Wiem, jak boli strata i chcę właśnie nagrywać takie filmy i pouczać. Nawet jeśli znasz osobę, albo wy, widzowie, znacie osobę jakąś, która była poddana skamom i ma na przykład jakąś kosę czy coś jeszcze, to po prostu podsyłajcie mi link do tej osoby na Steamie i w kolejnym na przykład odcinku pokażę, czy mi się uda tą osobę oskamować, czy mi się uda wygrać z tą osobą, czy tej osobie uda się wygrać i po prostu czy dostanie prezentowego skina. Więc tutaj też kombinowałem, że nie mam kamerki, żeby tutaj nie pokazywać, że nie mam PSC żadnego. Tutaj siema, wszystko jest. Halo. Wszystko mam na Steamie. Jeszcze te powiem, czy mam tego MP. Czy jak on się nazywa? Mam te Paweł? Nie. MD albo MTP, bo nie pamiętam. Ale nie ma. O, mam go. MD. Wyświadomość. No, opisał mi też sporo. I tu weź mi pokaż, dobra? Mogę zobaczyć. Tutaj mnie próbował skamować i później jak mu się nie udało, to po prostu powiedział, to udostępnię tutaj ekran. Tutaj wszystko. Ale on mnie chciał oskamować na takiej zasadzie, że mi oddał tak jak ty, czy... Nie, on chciał na zawsze sobie wziąć. Jeszcze te pokażę. Nagranie jest. Montaż ja polecam. I rada na przyszłość, jeszcze jedna. Jeśli ktoś coś kombinuje z mailem, to od razu się rozłącza i napisz nie dzięki. I jeśli osoba, tak jak ja, tutaj kombinowała z tym linkiem, ja kombinowałem z tym linkiem, bo to jest prawda, że się wyświetli nawet przez Steama, tylko ty usunąłeś ten token i to był mój błąd, że kazałem tego usunąć, bo po prostu nie wyświetliło się przez to, że Steam cię jeszcze bardziej zabezpieczył. Kurde. Ja już.
Dobra, więc tutaj jeszcze pokaż, widzą, że cię nie oskamowałem. Udostępnij ekran i pokaż, że masz tego skina. Tutaj, oczywiście za chwilę będzie miał falę hejtu. Nie wiem, dobra. Że co, ja będę miał falę, czy on? Nie, ty nie, bo myślałem, Ej, jeśli chcesz, żebym on miał falę hejtów, no to w górnym prawym rogu macie link do jego kanału. że... Gdzie? Nie, jestem ślepy, ale dobra, widzisz. Gdzie jest inwentory moje? Wchodzisz w power. Nie orientuję się. No i... Dobra. Więc dobra, dzięki za oglądanie. Uważajcie na skamerów i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.